Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Monte Cassino Konopnicka, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1573, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Chcieliśmy dzisiaj Państwu przedstawić kolejny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to obszar nazwany Monte Cassino Konopnicka. Projekt planu opracowywany przez Biuro Rozwoju Krakowa. Powierzchnia planu to 25,1 hektara. Miejscowy plan zagospodarowania obszaru Monte Cassino Konopnickiej obejmuje obszar w rejonie ulicy Konopnickiej, Barskiej, Dworskiej, Kapelanka i Monte Cassino. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło w związku z podjęciem przez Państwa uchwały o przystąpieniu do opracowania dnia 4 stycznia 2012 roku. Cel planu, plan w ogóle porządkująco inwestycyjny, cel, który został określony, to między innymi lokalizacja zabudowy w sposób kształtujący pierzeje wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, takich jak Monte Cassino czy ulica Konopnicka, wytworzenie wnętrz urbanistycznych będących wzbogaceniem przestrzeni publicznych. Ustalenie jako wiodących funkcji usługowej oraz funkcji mieszkalno-usługowej. Rozwój funkcji usługowej związanych z aktywizacją gospodarczą i potencjałem miasta. Ponadto budowa i przebudowa, rozbudowa elementów układu komunikacyjnego niezbędnego dla zapewnienia dostępności tego obszaru. Projekt planu został sporządzony w związku z, na bazie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie tego projektu planu nastąpiło w terminie między 23 kwietnia a 4 maja 2013 roku. Złożono wówczas 34 uwagi i jedno pismo niebędące uwagą, z czego prezydent uwzględnił 3 uwagi. 8 uwag nie uwzględnił, znaczy 8 uwag uwzględnił częściowo i 23 uwagi nie zostały uwzględnione. W związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie planu, uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenie ponowne wyłożenia, które miało miejsce między 16 września a 14 października bieżącego roku. Wówczas wpłynęło 5 uwag i 10 pism nie stanowiących uwag. Żadna z uwag nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. W załączniku nr 2 zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 39 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję Państwa, że do dyspozycji Państwa jest projektant planu celem udzielania ewentualnych informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Mirosław Gierałski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę, że ten plan budzi dosyć duże kontrowersje mieszkańców i nie tylko mieszkańców Krakowa i słusznie, dlatego że jest wiele w nim wątpliwości, pytań, niejasności. Poczynając od procedury opiniowania przez dzielnicę, kończąc na wątpliwościach dotyczących obszaru planu. Jeśli Państwo zobaczycie tutaj po prawej stronie na ten plan, na samej górze w prawym takim górnym rogu jest taki trójkąt. Jest to działka numer 1/8 oraz 1/7. Z niezrozumiałych względów została ona wyłączona z tego terenu po drugiej stronie ulicy Monte Cassino, to jest ze Starych Domnik. Tam zabudowa Starych Domnik jest niską zabudową. Nie wiedzieć czemu
tą działkę wyłączono z obszaru Starych Demnik i przyłączono do terenu leżącego na południe od ulicy Monte Cassino, czyli de facto tego obszaru Monte Cassino Konopnickiej. Wspomniałem tak, że sama nazwa planu może być myląca dla mieszkańców, tutaj nie ma mowy o Dębnikach, natomiast ta działka ewidentnie jest działką należącą i historycznie, i w związku z naturalną granicą, którą stała się ulica Monte Cassino, działką przynależącą do Starych Demnik. Co więcej, na tej działce, jak donoszą informacje, pisały też o tym media, jest planowana, są planowane parametry wysokiej zabudowy, 29-metrowy wieżowiec, jest to teren, który niedaleko od tego terenu jest też tak zwany Hotel Forum, tam też kiedyś była dyskusja na temat powstania 30-metrowego wieżowca, ostatecznie ze względu na ochronę sylwety miasta inwestor wówczas kilka lat temu odstąpił. Mamy sytuację dosyć podobną, analogiczną. Już w mediach pojawia się nazwa Wrota Krakowa, jakoby z jednej strony na tej małej trójkątnej działce od strony Dębnik, co jest niezgodne ze studium, planować tak wysoką zabudowę i taką, tak dużą intensywność tej zabudowy, praktycznie z minimalną ilością terenów zielonych. Po jednej stronie ulicy Monte Cassino miałby powstać ten prawie 30-metrowy wieżowiec, po drugiej centrum kongresowe i całość pewnie inwestycyjnie czy promocyjnie została nazwana, nie wiem przez kogo, Wrotami Krakowa. Czy wątpliwości jest wiele, ja na ten temat już interpelowałem, między innymi to, co już wspomniałem, niezgodność ze studium zagospodarowania przestrzennego. Tuż niedaleko od tego terenu znajduje się Park Dębnicki, gdzie też wpisano go do planu miejscowego, Bulwary Wiślane i gdzie Państwo przygłosowaliście, aby w tym planie Bulwary Wiślane, a konkretnie w Parku Dębnickim, w środku tego parku powstały apartamentowce. To jest teren niedaleko stąd w linii prostej od tej działki, myślę, że około kilometra. Że takich ciekawych przypadków jest, jak widać, więcej i nie tylko na tym terenie. Dlatego chciałbym tymi wątpliwościami z Państwem się podzielić, usłyszeć ewentualne wyjaśnienia. Tutaj oczywiście i słusznie mieszkańcy podnoszą jeszcze inne zarzuty dotyczące między innymi korytarza powietrznego i przewietrzania Krakowa. Ostatnio była dosyć duża publiczna i nie tylko dyskusja na temat smogu, więc jest to jeden aspekt tej sprawy po raz kolejny w takich miejscach, gdzie naturalnie są korytarze powietrzne. Próbuje się zabudowywać wysoką zabudową. Pojawia się również argument w tej sprawie, że pojawienie się takiego budynku 30-metrowego na terenie Starych Dębnik, teren, który pierwotnie był również wnioskowany jako park kulturowy, tak jak i Stare Miasto, jeśli taka zabudowa się pojawi, istnieje ryzyko, tak jak w przypadku Drezna, gdzie zbudowano most i zaskutkowało to skreśleniem z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta budowa nie przystająca do otaczającej w Dreźnie. Więc takie argumenty się w dyskusji publicznej już pojawiały. Dlatego też mam nadzieję, że Państwo nie postąpicie tak jak w przypadku Bulwarów Wiślanych. Praktycznie wszyscy radni zgodnie zagłosowali za tym planem, wyrażając w ten sposób pośrednio zgodę na powstanie apartamentowców w środku Parku Dębnickiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać? Bardzo, bardzo proszę się zgłaszać. Bardzo proszę. Pawełku. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Ja też mam wątpliwości co do tego planu, związane po części z pewnymi decyzjami merytorycznymi, a po większej części ze sposobem konsultowania tego z mieszkańcami. Mianowicie niepokój mój budzi to, że wielu mieszkańców zainteresowanych tymi właśnie dużymi inwestycjami czyniło starania, żeby stać się stroną i nie zostały stroną w tym postępowaniu.
prawo. Na przykład ta działka, o której mówił pan radny Gilarski, przeznaczona na wysoką zabudowę naprzeciw centrum kongresowego. Mianowicie tam mieszkańcy ulicy Kileńskiego, która jest najliczniej zaludniona w tym rejonie, nie zostali uznani za stronę. Niepokój wynika stąd, że wydaje mi się, że to jest niewłaściwe stosowanie zapisów prawa budowlanego. W tych zapisach jest wyraźnie powiedziane, że za stronę mogą być uznani wszyscy, którzy mogą mieć jakiś interes lub być w zasięgu oddziaływania tej inwestycji. Natomiast tutaj zastosowało się taką uproszczoną zasadę, że stroną w postępowaniu są tylko właściciele sąsiednich działek. Otóż takiej zasady nie powinno się według mnie stosować, jeżeli jest inwestycja związana na przykład z budową 30-metrowego budynku. No wtedy jest oczywiste, że ten zasięg oddziaływania jest znacznie większy. Wobec tego w tym konkretnym przypadku, prawda, mieszkańców ulicy Kilińskiego i zabudowy tego klina, nieuznanie tych mieszkańców za stronę w postępowaniu, znaczy uważam za nieprawidłowość. Tak nie powinno być. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Panie przewodniczący, panie prezydent, ja mam pytanie również dotyczące terenu 8. Pierwsze to jest, dlaczego nie została uwzględniona przynajmniej w części uwaga Rady i Zarządu Dzielnicy 8, która dotyczy tego terenu. Dzielnica wnioskowała o to, żeby to była zieleń. Uzasadnienie jest oczywiście, że nie jest to zgodne ze studium, ale w drugiej części propozycji jest bądź ograniczenia wysokości na tym terenie do parametrów istniejących przy budynków, przy ulicy Kilińskiego. Odpowiedź prezydenta według mnie jest niewystarczająca, w związku z tym prosiłbym o doprecyzowanie odpowiedzi, dlaczego została utrzymana wysokość 29 metrów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Momencik, w radni. Bardzo proszę, panie jeszcze Włodzimierz Pietruc. Włodek, bardzo proszę podejść. Minuta. Jeszcze chciałem dopytać, to znaczy wydaje mi się, że faktycznie wyprowadzenie tego terenu poza obszar, znaczy to znalezienie się części Dębnik w planie, który dotyczy osiedla Podwawelskiego, było na pewno błędem, dlatego że jedyną stroną, która się wypowiedziała w tej sprawie w formie uwag, jest Rada Dzielnicy. Natomiast nie ma, zauważyłem, że nie ma żadnej uwagi ze strony mieszkańców, chociaż mieszkańcy podnoszą ten problem przynajmniej medialnie. W związku z tym wydaje mi się, że no tu jakiś błąd nastąpił przy projektowaniu granic, czy też przekazywaniu informacji mieszkańcom o tym, że jest procedowany plan w tym zakresie, czyli w szczególności w działce obejmującej teren 8. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Węgrzyn. Minuta. Tylko krótkie uzupełnienie. Znaczy chodziło mi oczywiście o postępowanie związane z wydaniem WZ-ki. WZ-ki. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dopuszczam do głosu pan Konrad Myślik, rzecznik Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Bardzo proszę. Wysoka Rado, pani prezydent, panie przewodniczący, panie i panowie, jako rzecznik Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa staję tu przed państwem w sprawie przedmiotowej, to jest zapisów procedowanego planu miejscowego referowanego przed chwilą. Obszar, którego dotyczy nasz niepokój jako stowarzyszenia, towarzystwa nazwanego przez pana przewodniczącego stowarzyszeniem, został arbitralnie wyrwany z oczywistego obszaru bardzo dobrego planu miejscowego uchwalonego przez Wysoką Radę dla Dębnik, mimo że strukturalnie do tej dzielnicy należy.
W tej chwili procedowana jest, dlatego spłachetka, którą widzą Państwo doskonale na przeźroczach powyżej ulicy Monte Cassino. Procedowana jest zabudowa o wysokości 29 metrów, co dla praktyków budownictwa oznacza niemal 10-kondygnacyjny budynek i przewyższenie dziedzińca Wawelu o 3 metry, gdybyśmy chcieli być dokładni. Jednocześnie obszar ten położony jest bliżej Wawelu, aniżeli rynek główny. Mowa zatem o bliskim otoczeniu Wawelu i obszarze oddzielającym centrum Manga od centrum kongresowego. W tej pracy znajdą Państwo niezbędne dane wysokościowe. Została wydana przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Bardzo pożyteczna publikacja. Jest naprawdę znakomita. Realizowany po sąsiedzku wybitny międzynarodowy projekt Centrum Kongresowego, efekt silnie obsadzonego konkursu, wskazuje, że miasto jest świadome wagi tej okolicy. A co wiemy o możliwej zabudowie tego skrawka, o którym mowa, obszaru U8? Otóż nic nie wiemy. Dlaczego ten fragment oddzielono od dobrego planu Dębnik uchwalonego w tej kadencji Wysoka Rado i w tym składzie? Dlaczego łamie się skalę dzielnicy, do której ten obszar należy? Czyżby decydował interes merkantylny? Dlaczego lekceważy się spodziewany osobisty sukces pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, który wszak Centrum Kongresowe uczynił jedną z ważnych dla krakowian obietnic? Sukces tego obiektu łatwo może zostać zepsuty skandalem naprzeciwko. Być może będzie to skandal o wymiarze międzynarodowym, o czym wspominali panowie radni przede mną z racji członkostwa Krakowa na liście UNESCO. Chciałbym tylko przypomnieć, że Brezno zostało z tej listy skreślone, a Kolonia z powodów nieostrożności inwestycyjnych w panoramie miasta otrzymała zagrożenie takim skreśleniem. Słuchajcie tylko Państwo przy okazji, jak inwestor w procedowanym równolegle dokumencie WZ wyobraża sobie dojazd autokarów do tego obiektu. To nie jest śmieszne nawet jako żart. Inwestor wyobraża sobie, że można by zjechać w tył na prawo z Konopnickiej w Barską, która tam jest jednokierunkowa, a następnie w tył na lewo w Kilińskiego. Chciałbym też zaapelować do władz miasta, by pracownicy urzędu wypowiadający się w mediach dbali o swoje kompetencje miejscowe i nie mówili, że, cytuję z pamięci, przy ulicy Konopnickiej stoją obiekty tej wysokości, a dyskusja jest bezprzedmiotowa. Nie stoją. Przy tej ulicy jedynym obiektem o porównywalnej wysokości jest dawny hotel Sofitel, położony w innej dzielnicy katastralnej, innej jednostce urbanistycznej, o ponad 700 metrów w linii powietrznej, odległy od przedmiotu mojego wystąpienia. Przy tej okazji zastanawiać też musi używane przez pracowników urzędu, o czym wspominali panowie radni, określenie brama do miasta. Czy zostało ono wprost przepisane z materiałów marketingowych inwestora? Można odnieść takie wrażenie. Przecież to nie jest, ani też nie będzie brama do miasta. Konkludując, apelujemy do Wysokiej Rady o zastosowanie dla obecnego w projekcie planu obszaru U8 skali właściwej dla historycznej dzielnicy Dębniki, do której de facto należy, i dla zapisów planu miejscowego w tej dzielnicy obowiązującego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do protokołu, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Maciej Stupka. Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców ulicy Kilińskiego i to, co nas mieszkańców Dębnik niepokoi w tym projekcie miejscowego planu Monte Cassino Konopnicka, to oczywiście obszar U8. Ja bym prosił o uruchomienie prezentacji. Praktycznie cała powierzchnia tego obszaru jest przeznaczona pod wysoką zabudowę i tak jak już mówili moi przedmówcy, ta zabudowa jest od kilkakrotnie wyższa niż nasze domy stojące w pobliżu. Może Państwo wiecie, a może nie wiecie, ale w zasadzie już w tym momencie wiecie, niezależnie od tego projektu, od planu, prywatny inwestor, bo działka jest prywatną własnością, otrzymał dwie WZ-ki na budowę budynków 25-metrowych i może to być w zależności od tego, co wybierze, albo hotel, albo biurowiec. Przy takiej wysokiej zabudowie, przy biurowcu, powstaje problem wielu miejsc parkingowych, zarówno dla
pracowników, jak i dla interesantów. W związku z powyższym rozwiązano to, planując czterokondygnacyjny parking podziemny. Tyle, że taka inwestycja ze względu na wysoki poziom wód poniżej poziomu wód gruntowych, wód podziemnych, które pojawiają się przy wyższym stanie Wisły, no w zasadzie jest mało realna. Przykładem może być sytuacja z roku 2010, którą niebawem Państwo zobaczycie na obrazach, kiedy to w odległości od obszaru O8 około 50 metrów powstało jezioro Dębnickie, na którym to można było pływać pontonem, ponad metr wody, straż pożarna, interwencje, tego typu rzeczy. Natomiast w sąsiednich piwnicach, także ośrodka szkolno-wychowawczego, który ma miejsce, siedzibę przy ulicy Barskiej 45, to było od 1,5 do 2 metrów wody. Zresztą wszystkie piwnice były zalane. No, w związku z powyższym wydaje się, że przy braku analizy geologicznej, a w zasadzie takiej nie ma ani w WZC, ani w prognozie oddziaływania na środowisko, należy spodziewać się na etapie budowy radykalnego zmniejszenia liczby kondygnacji podziemnych i tym samym problemu z parkującymi samochodami, najprawdopodobniej jednak na chodniku. Gdyby inwestor przyjął opcję drugą, to znaczy wybrał hotel, to zgodnie z wytycznymi ma na końcu ulicy Kilińskiego zapewnić miejsce do zawracania autobusów. Ulica Kilińskiego ma 5 metrów szerokości. Nie wiem, jak to zrobić, czy będzie zastosowany jakiś talerz obrotowy, tak jak to jest w San Francisco w przypadku tramwajów, czy też może kierowcy autobusów będą próbowali driftem zawrócić tam na końcu. To może być dodatkowa atrakcja turystyczna dla tego regionu. No, nie od dzisiaj wiadomo, że papier zniesie wszystko, natomiast jestem przekonany, że papier pod WZ-kę zniesie zdecydowanie więcej. Mam również w tej sytuacji takie ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony zastanawiam się, czy urzędnik, który to napisał, to nie miał w ogóle wyobraźni, czy aż miał ich nadmiarze. A może przypuszczał, że nikt tego nie przeczyta. 10-piętrowy biurowiec to dodatkowe dziennie kilkaset samochodów, interesantów, petentów. To dłuższe korki na ulicy Monte Cassino, na Barskiej. No niestety prognoza oddziaływania na środowisko pod kierownictwem pani magister inżynier Beaty Cichy nic na ten temat nie wspomina. Zresztą ona prognoza na żadnej z 69 stron nie odnosi się do obszaru U8, tego właśnie spornego nazwijmy. To wyjątkiem jest strona 17, tabela, gdzie podano powierzchnię tego obszaru. Z zupełnie nieznanych nam powodów obszar U8 nie został poddany prognozie, nie został nawet włączony do zbiorczego podsumowania. Zresztą szczerze mówiąc, całe to opracowanie jest na poziomie wstępnego przygotowania pracy magisterskiej i jako element mającego nas obowiązywać przez 20 lat studium raczej mierny. W dniu 27 sierpnia 2013 roku zapytałem panią prezydent, czy tak wysoki budynek nie zaburzy korytarzy przewietrzania Dębnik i usłyszałem, że absolutnie nie, że są na to ekspertyzy, a kanał przewietrzania został zaburzony już wcześniej przez osiedle Leopard. Okradli.pl. Wiecie państwo, to jest to, które znajduje się za parkingiem. No co, przykro powiedzieć, ale nie uwierzyłem. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a ja nie uwierzyłem. Dotarłem do publikacji, to jest mapa System Wymiany i Regeneracji Powietrza dla Krakowa, autorstwa profesora Krzysztofa Łażejczyka. Oczywiście w piśmie nic nie do prognozy tej pozycji nie ma, a szkoda, gdyż wykazują jednoznacznie, że obszar U8 jest dokładnie w środku takiego korytarza. Zobaczyć mapę, a ją zinterpretować, to dwie różne rzeczy, dlatego poprosiłem pana profesora habilitowanego Janusza Miczyńskiego o opinię. Jest on kierownikiem Katedry Klimatologii i Ochrony Powietrza w Krakowie Akademii Rolniczej. Z opinii tej jednoznacznie wynika, że w przypadku powstania tak wysokiego budynku w tym miejscu nastąpi pogorszenie przewietrzania nie tylko dla ulicy Kilińskiego i Barskiej, ale również dla całych Starych Dębnik. Tą opinię wraz z mapą przekazuję panu przewodniczącemu, aby podał dalej odpowiedzialnej osobie. Dziękuję bardzo. I jeszcze tylko króciutko wnioski. Jako mieszkańcy ulicy Kilińskiego, także Barskiej oraz dzielnicy Dębniki, czujemy się oszukani poprzez uniemożliwienie nam uczestniczenia w tak procedurze wydawania WZ-ek dla prywatnego inwestora, jak i nieuwzględnienie naszych uwag do projektu planu Monte Cassino Konopnicka. Pan Stawowy namawiał do składania uwag. Przedwczoraj, proszę Państwa, minęły już 2 tygodnie od terminu odpowiedzi na uwagi. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. Wyglądam listonosza jak panienka ułaniów i nic.
Nie wiem, czy to jest zgodne z przepisami prawa, a jak w tej sytuacji możemy w ogóle podejmować dyskusję. Po drugie, domagamy się przeprowadzenia rzetelnej analizy urbanistycznej w kontekście obszaru 8, który został w dziwny sposób wyłączony z Dębnik i dołączony do planu Monte Cassino-Konopnicka. Domagamy się także, aby prognoza oddziaływania na środowisko objęła cały obszar U8. No i w miarę możliwości nie była wykonywana przez Biuro Rozwoju Krakowa S.A. ulica Kordylewskiego 11. Ta aktualna prognoza, no cóż, no, powiem, zrobili jak umieli, ale miejscami wydaje mi się, że problem ich zdecydowanie przerósł. I prosiłbym również o wyjaśnienie przez panią prezydent, jakie są prawdziwe powody projektu bramy wjazdowej do Krakowa, gdzie jednym filarem ma być centrum kongresowe, a drugi to właśnie uwierzewiec o takiej samej wysokości na praktycznie całym obszarze U8. Ponieważ staram się zawsze dbać o prawa autorskie, to chciałem państwu powiedzieć, że pojęcie bramy wjazdowej, z tego co udało mi się wyśledzić, pojawia się po raz pierwszy w dokumencie Wyniki Analizy Urbanistycznej z dnia 11 marca 2013 roku, strona 3, akapit 2 i autorem jest pani magister inżynier Alicja Prokopowicz. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Gawior Maria. Maria Gawior, ulica Mieszczańska. Gawior Maria, ulica Mieszczańska. Szanowni Państwo, ja w sprawie działki 84 przez 2 i 84 przez 3, która jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie z moją działką numer 86 przez 2 i 85 przez 1. Proszę o zachowanie ewentualnej zabudowy na działce 84 przez 2 i 84 przez 3 do wysokości 12 metrów zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obecnej wersji planu zagospodarowania terenu, gdyż moja posesja jest już obudowana wysoką zabudową z trzech stron. Ewentualna zabudowa na spornej działce zamknie moją posesję z czwartej strony, a z tym wiąże się brak światła, brak przewietrzania, w ogóle nie do życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Biernat Halina. Pozytywna, tak. Biernat Halina. Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Ja reprezentuję działkę 89 przez 20 z zabytkowymi budynkami. To jest budynek mieszkalny, dawna karczma i spichlerz. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obecnymi planami zagospodarowania na terenach sąsiadujących z moją działką jest ograniczona wysokość do 12 metrów. I bardzo bym prosiła, aby tą wysokość zachować. Chodzi o to, że na sąsiedniej działce ma powstać po prostu budynek wysoki, który po prostu zaburzy cały po prostu, proszę bardzo, zaburzy cały, no całe te po prostu te tereny i te budynki zostaną zabytkowe schowane za takim pasztetem następnym. Proszę, bo jeden był leopard, teraz będzie proszę następny. Proszę jeszcze raz pokazać, żeby państwo radni zobaczyli, tak. Jeszcze raz? Proszę. Nie, tam do radnych. O, dobrze. Po prostu konserwator zabytków chce odremontowania tych budynków. To są stare budynki, początki mają XVII wieku, potem te nadbudowy w tym momencie tak jak są, to mają ponad 120 lat.
Te tereny są również bardzo ważne dla ochrony środowiska. Na naszym terenie, który jest dosyć duży, utrzymanie zieleni, wskaźnika czynnie, biologicznego czynnie wynosi 70%. Natomiast na nowych powstałych, po prostu na miejscach, gdzie będą powstawały nowe budynki, jest to tylko 30%. Najczęściej w przypadku tak działki, która sąsiaduje z moją zabytkową działką, wystarczy to tylko na tak zwany zielony parking, bo budynek powstanie 3 metry od ogrodzenia, bo tak jest w planach. Ponieważ zostaną cofnięte okna, więc ta odległość będzie po prostu zgodnie z przepisami. Więc jeżeli my mamy starą zabudowę, ogromną ilość starej zieleni, a w tej chwili, gdy walczymy o poprawę czystości powietrza, szczególnie dla naszej dzielnicy, która jest chyba najbardziej zanieczyszczona, jest to bardzo ważne. Trzeba również popatrzeć na te tereny pod kątem kulturowym. Budynek jest zniszczony, ponieważ został zabrany i do lat 90. nie wolno było tam nic robić, ponieważ były te tereny do śmieci technicznej. Pokazywane są w spacerownikach. Mamy gro wycieczek, między innymi szkoły z naszego terenu przychodzą oglądać te budynki. Przychodzą studenci z profesorami, malują ten budynek. Więc wydaje mi się, że musimy też pomyśleć o tym, żeby troszeczkę pod względem kulturowych to chronić. Nie jestem przeciwniczką, żeby mój sąsiad na terenie nie wybudował nic, ale chciałabym, żeby ta wysokość była dostosowana do moich budynków. Ja mam tylko tam jedno piętro, a przy 12 metrach ktoś będzie miał cztery kondygnacje. I żeby utrzymać po prostu te dachy dwuspadowe, a nie następnego takiego paszteta, na którym się jeszcze wybuduje dodatkowo jedno piętro jako po prostu zabudowania techniczne. Dlatego bardzo proszę Państwa, żebyście Państwo po prostu poparli nas i utrzymali tą wysokość. Ta wysokość została uchwalona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mamy poparcie Rady Dzielnicy i mieszkańców okolicznych. Także bardzo proszę o przychylenie się do mojej prośby. Dziękuję bardzo Pani. Bardzo proszę Pana Krzysztofa Kleszcza. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Rado i Pani Wiceprezydent, jestem właścicielem właśnie spornej działki, o której Pani przed chwileczką rozmawiała. Chciałbym sprostować pierwszą rzecz. Ten budynek, który Pani tutaj Biernat pokazywała, jest to budynek sześciokondygnacyjny, w ogóle nie pokazujący, jakie są możliwości na tej działce. To jest w ogóle, nie wiem skąd to Pani wzięła, jest to budynek o wiele wyższy, ile tam ma powstać. Ja jestem właścicielem tej działki i chciałbym się do Rady zwrócić z uprzejmie o pozostawienie wysokości do 15 metrów. W związku z tym, że dostałem też opinię konserwatora, który pana magistra Jana Janczykowskiego, której pisze obniżenie gabarytu z 15 metrów we wcześniejszym projekcie planu obowiązujących dla całego obszaru do 12 metrów w otoczeniu zespołu zabytkowej karczmy nie zostało wprowadzone do projektu planu z powodu zaleceń konserwatorskich. Urząd nie wydawał wytycznych w sprawie utworzenia strefy o lokalnym obniżonym gabarycie w zabytkowej karczmie. To jest jeden powód. Druga sprawa, którą też chciałbym tutaj opowiedzieć, że budynek, dookoła budynki są o dachu, jakby to powiedzieć, prostym. Tutaj ja mam zalecane, że ja muszę dać dwuspadowy dach, co w ogóle wyklucza prawie cokolwiek zrobione na tych trzech kondygnacjach. Można tylko sobie postawić, jakby to powiedzieć, domek jednorodzinny. Dookoła są budynki, które są naprawdę, mogą być do gabarytu 15 metrów od kalenicy ulicy Mieszczańskiej. W ogóle to będzie wyglądać, no wiem, kuriozalnie, w ogóle w otoczeniu, jakby to powiedzieć. Ja nie chciałbym budować tam żadnego wysokiego budynku, tylko
chodzi o zostawienie 15 metrów i dachu płaskiego. To by było wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź panią prezydent. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja może ustosunkuję się do tych dwóch czy trzech ostatnich wypowiedzi mieszkańców po to, aby troszkę je uporządkować. Mianowicie dwie pierwsze wypowiedzi dotyczyły ustaleń planu, które w chwili obecnej są państwu przedstawione i jakby akceptowane przez projektantów planu. Natomiast ostatnia wypowiedź dotyczyła tego, aby podnieść budynki wokół, o podniesienie obiektów wokół zabytkowych wcześniej wymienianych przez państwa do 15 metrów. My przyjęliśmy tam 12 metrów właśnie z tych powodów, o których mówili wcześniej państwo, bez patrzenia jakby na uzgodnienie konserwatora, bo konserwator dopuścił w tym miejscu 12 metrów. Niemniej jednak wzięliśmy pod uwagę wszystkie inne warunki przestrzenne i uważamy, i to jest zdanie planistów, że w tym miejscu wysokość nie powinna przekraczać 12 metrów, czyli nie jesteśmy za tym, aby podnosić do wnioskowanych przez ostatniego przedmówcę do 15 metrów. To jest jedna sprawa. Natomiast jeśli mówimy o tym najbardziej kontrowersyjnym problemie, czyli działce przy ulicy Kilińskiego. Po pierwsze, tu chciałam się odnieść do pana radnego, który stale w swoich wystąpieniach mówi, iż w środku Parku Dębnickiego powstały apartamentowce i mają powstać, cały czas chciałam zwrócić uwagę, że w środku Parku Dębnickiego nie ma zabudowy, natomiast obiekty, o których pan mówi, powstają wzdłuż ulicy Czarodziejskiej. I proszę mówić dosłownie, na pewno nie wchodzą w Park Dębnicki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to może ponieważ pytań było bardzo dużo i jakby dużo mówiliśmy o tym temacie, w związku z tym może zrobię tak, żeby nie odpowiadać na pytania, tylko powiem całą wiedzę, jaką mam na ten temat. Otóż dlaczego sprawa granicy? W 2008 roku, bo wtedy podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu dla Dębnik, dla tej starej części Dębnik, w tym czasie określono granicę tego planu. Pozostawiono działkę przy Kilińskiego poza granicami opracowania. To był rok 2008. Dzisiaj nie potrafię państwu odpowiedzieć z jakich powodów, ponieważ musiałabym sięgnąć do dokumentów, ponieważ w tym procedurze planistycznej nie uczestniczyłam. Następnie przystąpiliśmy do opracowania planu Monte Cassino Konopnicki na liczne wnioski mieszkańców spółdzielni. Wszystkie wnioski, jeśli ktoś jest zainteresowany, są dostępne w informacji publicznej. W związku z tym, że przystąpiliśmy do planu, stwierdziliśmy, że nie możemy takiej jednej działki zostawić bez planu i od strony ulicy po prostu granice planu tego obecnie opracowanego dla Monte Cassino Konopnickiej stanowi granica planu dla Dębnik plus ta działka, no bo to byłoby dość kuriozalne, gdyby nagle jedna działka pozostała w środku pomiędzy terenami, które mają plan, a nagle jedna działka pozostała bez planu. W związku z tym ta działka z tego i tylko z tego powodu została włączona do planu. W międzyczasie powstała na tym obszarze decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o warunkach zabudowy miała 24 metry jako zabudowa, jako
wysokość obiektu 24 metry ustalono w warunkach zabudowy i taka decyzja WZ została wydana. Plan opracowany przedstawił koncepcję obiektu o wysokości zabudowy 29 metrów. Wysokość zabudowy to jest łącznie, bo tak plany, ja to za każdym razem podkreślam, bo tak plany są opisywane, to jest łącznie ze wszystkimi urządzeniami na dachu. Czyli ustawodawca wymóg taki postawił przed planistami, aby robiąc plan od razu założyć dodatkową jakby wysokość właśnie na urządzenia techniczne na budynku, jakie występują. Zwykle to jest około 2 metrów przyjmowane. W związku z tym wysokość budynku w tym miejscu to jest 27 metrów. Ta wysokość jest pomiędzy najniższą a wyższą częścią po drugiej stronie Monte Cassino Konopnickiej obiektu budowanego Centrum Konferencyjnego. Oczywiście tu można poddać pod dyskusję sprawę, czy jest to wysokość właściwa, czy nie. Czy można, czy lepiej było przyjąć tą wysokość 24 metry, jaka była w WZC. Na pewno nie podlega dyskusji jedna rzecz. Mianowicie pierwsza, iż plan nie jest niezgodny ze studium, bo plan jest zgodny ze studium. W tym miejscu studium wskazuje teren zainwestowany. Po drugie, nie możemy się odnosić do budynków istniejących, ponieważ w planie obszaru Dębnik, i to powtarzam za pismem, które towarzystwo, które reprezentuje pan Konrad Myślik, nam przysłało, w planie jest wysokość od 16 do 19 metrów. Czyli możemy tu mówić o wysokości budynku, ale na pewno nie o tym, że tego budynku ma nie być, ponieważ gmina nie poniesie odpowiedzialności za to, że robi plan niezgodnie ze studium. A zgodność tego planu ze studium jest na tyle mocno potraktowana, że nawet istniejące obiekty Leoparda zostały pokazane w kolorze zielonym na mapie jako zieleń, mimo że one tam są, po to właśnie, żeby zachować tą stuprocentową zgodność ze studium. To jest następna sprawa. Ja się zgadzam z panem Konradem Myślikiem, że nie ma tu bramy do miasta. Zawsze to powtarzałam. Nie wiem dlaczego jest to taki chyba medialny, po prostu medialny projekt, że powstał, że wrota do miasta, brama do miasta. Nigdy nie, żaden urbanista nie może powiedzieć, że w miejscu, gdzie jesteśmy właściwie w mieście, prawie w centrum miasta, powstaje brama do miasta. Więc tutaj jest stuprocentowa zgodność, ale myślę, że to nie jest najważniejsze i najistotniejsze w tej całej sprawie. A więc proszę Państwa, podsumowując, bo o tym, że mieszkańcy nie mieli możliwości się zapoznania, to w ogóle nie ma o czym mówić, ponieważ było dwukrotne wyłożenie, było spotkania. Ja osobiście brałam udział w ostatniej dyskusji publicznej właśnie z nadzieją, że przyjdą mieszkańcy i będziemy mówić na temat wysokości. Przyszli Państwo ci, co zabierali głos jako ostatni, i pan, który dzisiaj mówił o wysokości, podniósł tylko i wyłącznie temat granicy planu. Natomiast plan był bardzo szeroko i głośno nawet w mediach pokazywany, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale to jest ten plan, który ma zrobiony model. Plan był uzgodniony z konserwatorem wojewódzkim. Plan przeszedł jednogłośnie decyzją MKU za ustalenia planu. Więc jeśli powstał taki problem jak dzisiaj na sesji, to wydaje mi się, no po pierwsze, bardzo żałuję, że tak późno ten problem powstał, że wcześniej nikt nie chciał takiego spotkania, gdzie byśmy mogli sobie sprawy wyjaśnić. Dzisiaj sobie sprawy wyjaśniamy. W związku z tym może trzeba poddać pod dyskusję kwestię tej wysokości, czyli czy to ma być 27, czy to ma być 24 metry.
metry, ale to, że tam obiekt będzie, no to nie ulega wątpliwości, bo jeszcze raz powtarzam, gmina nie wykupi tego terenu, no a i nie zapłaci odszkodowania. Natomiast ta dyskusja w ramach chociażby tego czasu pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem co do wysokości jest jak najbardziej możliwa i przewidziana procedurą i planistyczną, i przede wszystkim dla mnie planistyczną. Otóż ten problem też, który dotarł do mnie poprzez wysyłanie maili, ale to nie były maile z prośbą o spotkanie od mieszkańców, tylko wręcz odwrotnie, to były takie maile, w którym, no nie chciałabym nawet przytaczać cytatów, co tam pisało. W każdym razie ten problem wtedy, kiedy został zauważony, byliśmy już w takiej procedurze planu, że nie mogliśmy tego uwzględnić, ponieważ została zakończona część wyłożenia pierwszego, drugiego, odbyły się dyskusje publiczne, rozpatrzone uwagi i w tym momencie jakby prezydent już nie ma ruchu robienia czegoś z planem, uwzględniania czy też nie uwag. Prezydent może to robić właśnie w momencie, kiedy Rada Miasta Krakowa pochyla się nad tym planem i kiedy możemy jeszcze raz tą wysokość poddać debacie. Także ja sądzę, że to jest właściwy moment i tyle tylko, że chciałabym prosić o to, żeby to była dyskusja czysto merytoryczna, bo jeśli ja tu słyszę takie słowa, które nie wiem, jakby sugerują, że to jest robione pod jakiegoś konkretnego inwestora, to w ogóle tą drogą nigdzie się dojdziemy, bo proszę Państwa, wszyscy doskonale wiecie i od trzech przynajmniej lat, od kiedy odpowiadam za planowanie przestrzenne, że takich sytuacji w mieście nie ma. Więc dziękuję bardzo i liczę na to, że pomiędzy jednym dzisiaj pierwszym, a drugim czytaniem za dwa tygodnie tą sprawę do końca wyjaśnimy i w formie chociażby poprawki możemy to jeszcze uregulować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Mirosław Gilarski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Pierwsza uwaga to taka, żeby jednak wydłużyć czas składania poprawek. Sprawa jest zbyt poważna, żeby ją potraktować w ten sposób, że za dwa tygodnie odbędzie się drugie czytanie i głosowanie. To jest mój wniosek i prośba do Pana Przewodniczącego. Druga rzecz to taka, że Pani Prezydent powiedziała, że w 2008 roku wyłączono tą działkę, o której teraz mowa, pod tym wieżowiec, czy on będzie 29-metrowy, czy 24. Natomiast w 2008 roku jednak nie wyjaśniono, dlaczego tak się stało, jakie były argumenty. Ja rozumiem, że jakieś argumenty i mam nadzieję, że to są argumenty racjonalne, były, że wyłączono tą działkę spod planu dla starych dębnik. Pani Prezydent powiedziała, że to się stało w 2008 roku, ale co było tego powodem, nie wiadomo. I kolejna rzecz taka, jak rozumiem, istnieje możliwość zmiany zapisu w studium, choćby tym nowo procedowanym, tak aby na tym terenie pozostał to teren zielony, a nie teren do zainwestowania, skoro jest tak, jak pani prezydent mówi. I jeszcze jedna rzecz na marginesie. Pani prezydent wspomniała o Parku Dymnickim. Pani prezydent wyjaśni, że projekt Parku Dymnickiego był już opracowany w latach 90. na początku samorządu i teren, o którym mówimy, faktycznie wbija się, mówimy o tych apartamentowcach w Parku Dymnickim, wbija się w środek parku. Ten teren, na którym mają powstać apartamentowce, również był terenem w pierwotnym planie Parku Dymnickiego niezrealizowanym, ale to był też teren w pierwotnym planie z lat 90. przygotowany do zrealizowania Parku Dymnickiego. Ale niemniej jednak, niezależnie od tego, inwestycja ma być zlokalizowana przy ulicy Czarodziejskiej, co nie zmienia faktu, że jest to działka, która wbija się w środek parku, więc gdybyśmy tutaj mogli mieli taką możliwość, możemy to sprawdzić na mapie albo wybrać się w teren. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Grzegorz Stawowy. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Prezydent. Szanowni Państwo, sprawa wydaje się skomplikowana.
skomplikowana, a jest jeszcze bardziej skomplikowana, niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. Dlatego, że jeżeli mamy WZ-kę na 25 metrów, a realna wysokość zabudowy wynosi 27, to należy się spodziewać, a przed chwilą to sprawdziłem, uwagi składał inwestor z Krakowa, że jak się zorientuje, że jest wstrzymany plan miejscowy, to natychmiast złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Będzie miał pół roku w czasie drugiego wyłożenia po ewentualnych poprawkach Rady Miasta na uzyskanie tego pozwolenia na budowę. W związku z tym sama zmiana tego parametru zabudowy no, nic nie da, tak? Bo suma summarum tak inwestor uzyska pozwolenie na budowę. Jak Państwo sobie zobaczycie do rozpatrzenia uwag i do dokumentów źródłowych do tego planu, to we wnioskach jest dokładna nazwa i ulica siedziby tej firmy na terenie Podgórza. W związku z tym to trzeba się zastanowić nad tym, jaki ruch ma sens, po pierwsze. Po drugie, słyszeliśmy argumenty mieszkańców ulicy Mieszczańskiej, gdzie konflikt jest również podobny na temat wysokości zabudowy. Tam również są WZ-ki, a więc również toczy się wyścig z czasem, czy plan wejdzie, czy nie wejdzie. Czy wejdzie na wysokości 12 metrów, czy WZ-ki będą wnioskowane, które są wnioskowane, będą miały 15 metrów. No i trzecia rzecz, pewnie zwróciliście uwagę, bo już nie jestem pan wyświetlony, jest taka zielona linia utrzymująca kontakt, przynajmniej w teorii, z terenu Zakrzówka z bulwarami Wisły. Na tym zielonym pasie w tej chwili się już budują budynki, a na kilku innych miejscach są robione pozwolenia na budowę WZ-ki. W związku z tym odciąganie planu miejscowego w czasie to również jest danie czasu tym podmiotem na uzyskanie tych zgód. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że ten zielony pas będzie tylko zielony na kartce papieru, bo jak tu pan Skilińskiego powiedział, papier przyjmie wszystko, przyjmie również zielony, na której stoją budynki. Przypomnę również, że w nowym studium ten teren dalej jest podtrzymywany jako zielony, przynajmniej tej części, której na dzisiaj jest niezabudowany. Natomiast ja nie widzę żadnego związku między problemem przy ulicy Kilińskiego z Parkiem Dębnickim. Pan Radny Gielarski się absolutnie rozmija z prawdą, dlatego że zabudowa jest w części północnej, która nie była elementem parku, a to, że była w koncepcji, to zupełnie inna rzecz, natomiast nigdy nie była częścią parkową i sprzedała ją Gmina Miejska Kraków, przypomnę tą działkę. Natomiast panu Radnemu Gielarskiemu zupełnie nie przeszkadza, że inny deweloper na działce między poszczególnymi obszarami, ewidentnie przecinając park, postawił właśnie 5 bloków. O tym nikt nie mówi. I to jest usankcjonowane, te 5 bloków, tym, że Urząd Miasta, a później Rada Miasta nad planem pracowała 6 lat. W tym czasie w obszarze ulicy Czarodziejskiej, która tutaj była wymieniana, powstało chyba 7 czy 8 budynków wielorodzinnych, a 7 lat temu nie było ani jednego. Właśnie przez takie długie procedowanie dajemy czas na takie patologie, gdzie dom jednorodzinny się przebudowywuje na bloki. Czy sytuacja na Kilińskiego jest dobra? Nie jest dobra. No jest dobrze, jeżeli w zabudowie niższej, a tam zabudowa kilkunastometrowa w planie miejscowym jest, powstaje budynek, który może mieć tych kondygnacji z 8, bo nie 10, tak jak mówił pan myśli, bo dzisiaj nikt nie buduje biurowca, który ma 2,50 netto w świetle, tylko się buduje 4 brutto, czyli ponad 3 metry netto wysokości kondygnacji. No takie są dzisiaj standardy biurowców w Krakowie. Co zmienia faktu, że to jest około 8-7 kondygnacji budynku. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby pokazać również drugą stronę i konsekwencje takiego ruchu. Oczywiście możemy sobie wybrać taką sytuację, że poprawką korygujemy zapisy na Kilińskiego, bo reszta planu generalnie jest w miarę dobra i to jest plan, który jest potrzebny, bo on wreszcie uruchomi możliwość obudowy ulicy Konopnickiej i uregulowania relacji zabudowy na ulicy Monte Cassino. Natomiast pamiętajmy o tym, co mówię. Dalsza zabudowa terenów zielonych, dalsze procedowanie WZ-ek i spory sąsiadów na ulicy Mieszczańskiej oraz być może jeszcze coś innego, co wyniknie. Przypomnę, że w części usługowej koło Centrum Kongresowego, gdzie w planie miejscowym są usługi specjalne, żeby tam determinować budowę biurowców, hoteli, są procedowane pozwolenia i WZ-ki na bloki mieszkalne. Będziemy mieli centrum kongresowe za 0,5 miliarda złotych, a obok będą stałe budynki mieszkalne. No, jakby nie to było w założeniu miasta i w założeniach planistycznych istotne. W związku z tym ja tutaj nie jestem pewien, czy przedłużony termin poprawek jest dobrym pomysłem, bo gdybyśmy zdecydowali na poprawki, to my wchodzimy w moment uchwalania studium. I teraz przedłużanie tego terminu to jest tylko i wyłącznie jeszcze bardziej wchodzenie w ten termin. Jeżeli go nie przegłosujemy 18 grudnia, to następna sesja jest około 10 stycznia.
czyli prawie miesiąc później. Czy byśmy go głosowali miesiąc od dzisiaj, jeśli byłyby poprawki, to samo wyłożenie nam wyjdzie w momencie, kiedy powinniśmy otrzymywać studium do uchwalenia tu na Radzie Miasta. Jeszcze jedna rzecz. Ja mam pytanie do pana radnego Gilarskiego, jakie odszkodowanie gmina zapłaci, jeżeli zrealizuje postulat przekwalifikowania tej działki zbudowanej w obecnym studium na terenie zielonym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosów pan Biernat Robert. Jeszcze zapomniałem. Włodka. Dzień dobry. Szanowna Pani Prezydent, Szanowna Rado. Ja chciałbym tylko sprostować. Nazywam się Biernat Robert, jestem właścicielem terenu UMW6. Sąsiadem jest UMW6, jestem właścicielem terenu ZPU2. Chodzi, to jest przy ulicy Mieszczańskiej Twardowskiego, to sporne działki o wysokości do 12 metrów. Chciałbym tylko sprostować, że ta wizualizacja, która była przedstawiona i nie wiadomo skąd się wzięła, została wyjęta z wystąpienia o warunki zabudowy przez pana Kleszcza, czyli jest to jego dzieło. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, ponieważ się wypowiadał, że nie ma decyzji konserwatora zabytków, ja tu mam decyzję konserwatora zabytków, właśnie przedzającą te 12 metrów. Dlatego chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę jeszcze, że skoro na terenie, jaki jest w mojej własności, on zajmuje prawie 0,7 hektara, mam przeznaczone 70% terenu na zieleń, niską i wysoką, to obniżenie zabudowy na sąsiedniej działce nie powinno mieć żadnego wpływu. No, ten tym bardziej, że wzrost tej wysokości spowoduje degradację części tej zieleni. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Miejski konserwat? Nie ma. Pani Prezydent, była prośba o wydłużenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przedłużenie terminu na poprawki, to kompletnie nie widzę uzasadnienia, bo 2 tygodnie to jest wystarczająco dużo, żeby podjąć decyzję. Natomiast to, co powiedział Pan Przewodniczący Stawowy, czyli czas, który później potrzebujemy w przypadku przyjęcia poprawki na uzgodnienia, jest tak krótki, że musimy zdążyć przed uchwaleniem studium. Także absolutnie jestem za tym, żeby tego terminu nie przedłużać. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent również mówiła, że chętnie się spotka z mieszkańcami w każdym terminie przed złożeniem poprawek, autopoprawek, a więc czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1573 wraz z załącznikami i w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu i określam termin wprowadzania poprawek na 10 grudnia 2013 roku godzina 15, ostateczny termin wprowadzenia poprawek 12 grudnia 2013 roku.